Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj 18 dnia kwietnia, a Słowo Boże, które ma nam dzisiaj towarzyszyć, to dwa fragmenty zaczerpnięte z Księgi proroka Jeremiasza z 8 rozdziału, werset 7, z listu apostoła Pawła do Tytusa, 2 rozdział, werset 14. Nawet bocian w przestworzach zna swój czas. Synogarlica, jaskółka i żuraw przestrzegają pory swojego przylotu, lecz mój lud nie chce znać prawa Pana. Jezus Chrystus dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Jesteśmy różnymi ludźmi. Mamy odmienne spojrzenie na świat, z różnymi oczekiwaniami nawet oglądacie to dzisiejsze rozważanie. To, co nas łączy, to niebo, które ponad nami. Niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, pod jaką długością i szerokością geograficzną obecnie jesteśmy, to niebo jest ponad nami. Niebo ponad nami, a na nim ptaki, które niczym nie skrępowane mogą pokonywać przestworze. Obserwowanie ptaków może być bogatym źródłem wiedzy o Bożym stworzeniu. Do ich zwyczajów nawiązują liczne przykłady i przenośnie, a z biblijnych wzmianek o ptakach płynie wiele ważnych lekcji dotyczących życia oraz więzi z Bogiem. I właśnie prorok Jeremiasz wskazuje, że ptaki działają instynktownie. To wewnętrzny zegar wskazuje im czas powrotu do letnich lęgowisk. Bóg wszczepił ptakom instynktowną mądrość wyznaczającą czas ich lotu. W przeciwieństwie do ptaków nie kierujemy się instynktem, ale możemy zdobyć wiedzę pochodzącą od Boga. A jednak my, istoty myślące, chcemy stanowić o sobie sami. Wiemy najlepiej, czego nam potrzeba i pragniemy podążać samodzielnie wyznaczoną drogą. Jeżeli jednak odrzucimy Boga, jaką będziemy mieli mądrość? Jakże często wszelkie nadzieje pokładamy w sobie samych. Bóg natomiast przez ofiarę Jezusa Chrystusa wyciąga do nas rękę w geście pojednania. Jezus zmarł na krzyżu, abyśmy stali się Jego ludem. On poprzez swoją ofiarę pozyskał nas na własność. My natomiast bronimy się przed tym, jak tylko możemy. W przeciwieństwie do ptaków, które choć wolne w przestworzach przestrzegają swoich pór przylotów i odlotów, szarpiemy się, próbując sobie wmówić, że jesteśmy wolni. Nie potrzebujemy nikogo, bo doskonale sobie sami poradzimy. Bijemy wtedy skrzydłami na oślep, bez żadnego efektu i bardziej przypominamy nieloty niż ptaki, które mogą wzbić się w górę i szybować po niebie. Aby móc się wzbić w górę, musimy uwierzyć w to, że Jezus Chrystus zaniósł nasze grzechy na krzyż, a dzięki temu pozwolił nam się cieszyć życiem wiecznym, bo On przyszedł na świat po to, by zbawić grzeszników. I wiara w to pozwala nam na pojednanie z Bogiem. I od tej pory możemy już szybować. Nie bez celu, ale czyniąc dobro drugiemu człowiekowi. Dobre uczynki bowiem to wypełnienie Bożej woli, to uzewnętrznianie naszej wiary, a bez tego
nasza wiara jest martwa. Być może nie zawsze się to udaje, ale nie możemy zrezygnować z naszych prób czynienia dobra. I do tego zachęcam nas wszystkich, abyśmy czynili dobro drugiemu człowiekowi.